Sponsorem kanału jest Betfon, legalny polski bookmacher. Z kodem FOOTBREAK zyskujesz zakłady bez ryzyka nawet do 600 zł. Jak mówił kiedyś Paolo Maldini, profesjonalny piłkarz bez wyjątku powinien tam pojechać i zagrać chociażby jeden mecz. Twierdził, że na żadnym innym stadionie nie udało mu się doświadczyć tego co na Parkhead. Nie bez powodu piłkarze z całej Europy uważają kibiców Celticu za jednych z tych, którzy na stadionie tworzą najlepszą atmosferę. To właśnie ten klub przychodzi nam jako pierwszy na myśl, kiedy pomyślimy o zespołach, które dawały szansę polskim graczom na budowanie nazwiska na futbolowej arenie międzynarodowej. Dzień dobry, nie tak dawno na kanale mogliście zobaczyć historię poświęconą Rangers FC, więc zgodnie z waszymi wskazówkami dzisiaj meldujemy się po zielono-białej stronie Glasgow, mowa oczywiście o Celtic FC. Stwierdziłem jednak, że ten temat ugryzę trochę inaczej niż w poprzednich materiałach z programu Niemożliwe nie istnieje. Zamiast poświęcać uwagę całej drużynie, skupimy się na poszczególnych jednostkach. Mowa oczywiście o Polakach, którzy występowali na Parkhead. Już teraz zapraszam was na materiał poświęcony osobom, które po części stały się prekursorami wyjazdów polskich graczy za granicę, bo między innymi od Celticu wszystko się zaczęło. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam, że na mojej grupie na Facebooku organizowana jest Liga Typerów, w której do wygrania co miesiąc są fajne nagrody, między innymi doładowanie wartości 400 zł na konto Betfan, więc jeśli wejdziecie w link, który znajdziecie w opisie, dowiecie się wszelkich szczegółów. A teraz przechodzimy do meritum. To trochę zapomniana historia, bo miała miejsce jeszcze w latach 40., ale pierwszym z naszych rodaków, który przywdziewał koszulkę Celtico, był Konrad Kapler. W młodości był żołnierzem i to spotkanie pokazowe przeciwko drużynie z Glasgow, w którym udział brali uczestnicy wojny, sprawiło, że został dostrzeżony przez Jimmy'ego McGrady'ego. Imponował uderzeniem z dystansu, co było jego najmocniejszą cechą. Niestety podczas pobytu w szkockim klubie nie udało mu się ani razu trafić do siatki. Zresztą zagrał co prawda wyłącznie w 8 meczach. A w 1948 zrzekł się polskiego obywatelstwa. To można stwierdzić, że to on przecierał szlaki. W końcówce lat 90. na Parkhead trafił Dariusz Wdowczyk. Był lipiec 1989. I choć dzisiaj jego nazwisko dość mocno kojarzy się z aferą korupcyjną Korony Kielce, nie można mu odmówić, że przebieg kariery piłkarskiej miał całkiem niezły. Po boisku w Glasgow biegał przez 5 lat. Przechodził z Legii Warszawa. Przez 4 lata mieścił się w pierwszym składzie. Kiedy stracił to miejsce, nie chciał być wyłącznie graczem rezerwowym i przeniósł się do Reading. Dla The Boys grał w okresie kryzysu w Celticu, więc wielkich trofeów w gablocie nie postawił, ale bez wątpienia był wtedy jednym z najważniejszych. Na swoim koncie ma 112 spotkań ligowych i 24 pucharowe. Po latach mówił: zagraniczne kontrakty to była wówczas rzadkość. Nie było jeszcze polskich menedżerów. Przy okazji transferu trzeba było jednak komuś zaufać. Swoje sprawy powierzyłem pewnemu angielskiemu agentowi, który potrafił mówić po polsku. Nie zawiodłem się. Wszystkiego dopilnował jak trzeba. Ludzie byli w klubie wspaniali. Otwarci, ciepli. Przeciwieństwo chłodnych Anglików. Zawiodłem się jednak, jeżeli chodzi o organizację. Gdybym mógł cofnąć czas, nie przeszedłbym do Celticu. Już po podpisaniu wstępnej umowy otrzymałem ofertę z Chelsea. Powiedziałem, żeby zgłosili się za 3 lata. Teraz wiem, że zrobiłem błąd, ale wówczas nie wyobrażałem sobie, żebym mógł zerwać umowę, choć była tylko wstępna. Dla wielu polskich graczy w jego czasach współpraca z utytułowanym europejskim klubem była pewnego rodzaju nowością, co sprawiało, że często trudno było im się odnaleźć w kwestiach czysto formalnych. Nie był to standard jak dzisiaj. Część z nich uczyła się tej nowej codzienności na własnych błędach. W tym samym roku, kiedy do zespołu dołączył Wdowczyk, pojawił się tam również Dariusz Dziekanowski. Ze względu na jego długie i trudne dla Szkotów nazwisko, skrócono je do Jackie. Początkowo nie zdawał sobie sprawy, jak silna panuje rywalizacja pomiędzy obydwoma klubami z Glasgow. Jak wspominał: do Glasgow na towarzyski przedsezonowy mecz Rangers przyjechał Tottenham. Pomyślałem sobie, że chciałbym pójść na to spotkanie, zobaczyć na żywo Paula Gascoigne'a. Wszedłem do sekretariatu Celticu i pytam, czy nie mogliby mi załatwić wejściówki na Ibrox. A oni zrobili wielkie oczy i mówią:
zrobią. Jackie, gdzie ty chcesz iść? Na Ibrox? Żaden piłka z Celticu nie chodzi na mecze Rangersów. Miał on duże możliwości, ale tryb życia, jaki prowadził, miał wyraźny wpływ na przebieg jego kariery i fakt, że nie wykorzystał w pełni swojej szansy. Kiedy przychodził do Celticu, mówiono o nim jako o wielkiej nadziei polskiej piłki. Był jednym z tych, którym wróżono prawdziwy piłkarski sukces. Niestety skończyło się na zawiedzionych oczekiwaniach. W barwach drużyny z Glasgow występował przez 2 lata. W tym czasie rozegrał 66 meczów, w tym 48 w lidze i zdobył 22 bramki. Z pewnością sytuacją, która najbardziej zapadła w pamięci kibicom, jest mecz września 1989 z Partizanem Belgrad w ramach Pucharu Zdobywców Pucharów, kiedy to strzelił 4 bramki, a mecz zakończył się wynikiem 5-4. W składzie The Boys swój epizod miał także Maciej Żurawski. W odpowiedzi na pytanie o modę na polskich graczy w Celticu mówił: bez fałszywej skromności przyznam, że właśnie ja, Artur Borus, teraz Łukasz Załuska, a wcześniej choćby Dariusz Dziekanowski sprawili, że w Celticu mają dobrą opinię o polskich piłkarzach. Został tam sprowadzony w lipcu 2005 roku z Wisły Kraków. Mówi się, że przy jego transferze pomagał Wdowczyk. Start miał niełatwy. Mówiono w końcu, że ma zastąpić prawdziwą gwiazdę klubu, Henryka Larssona, który przenosi się do Barcelony. W pierwszym sezonie spełnią te założenia. W Szkocji określano go słowem Magic. W 22 meczach do siatki trafiał 16 razy w lidze, a taki wynik był dla kibiców zadowalający. Drugi sezon to jednak spadek formy i czas kontuzji, które sprawiły, że nie udało mu się powrócić do poziomu, który prezentował wcześniej. W efekcie tego po 3 latach spędzonych w Glasgow wylądował w lidze greckiej. Trudno mówić, że Szkocja dla Polaków była kierunkiem wymarzonym, ale na pewno dawała szansę na grę w lidze, która miała większą renomę niż ekstraklasa i która wtedy była potężniejsza niż dzisiaj. Jak wprost podkreślał właśnie Żurawski. Nawet dobrzy znajomi mówili mi, że Szkocja to nie jest liga dla mnie. Problem w tym, że ja nie miałem lepszych ofert. Przecież gdyby mnie chcieli w Hiszpanii, zapewne wybrałbym Hiszpanię. Wśród naszych rodaków, tym, którego nazwisko zapisało się w historii Celticu, najwyraźniej był Artur Borus, który w Glasgow stał się pewnego rodzaju legendą. Kiedy wspomina przygodę w Glasgow, łatwo dostrzec, że był z tym klubem związany emocjonalnie. Jak choćby te słowa: przeżyłem tam jedne z najlepszych chwil w karierze i dalej mam ten klub w sercu. Ludzie mnie szanowali, a ja czułem się doceniony. Starałem się to wszystko spłacić na boisku. W Celticu wszystko jest wyjątkowe. Trudno opisać to w kilku zdaniach. Tęskniłem za klubem, ale musiałem odejść. Zrobić coś ze swoim życiem. Jestem takim człowiekiem, który potrzebuje wyzwań. Czułem wtedy, że był to odpowiedni moment. Kilian Sheridan wspominał go słowami. Borus nie mówił zbyt wiele, był raczej zamknięty. Ale z drugiej strony na treningach zdarzały mu się wybuchy. Bywał szalony, jak większość bronkarzy. Słyszałem, że kiedyś pokłócił się z jednym z ofensywnych piłkarzy. Po zajęciach miał trening strzelecki i Borus specjalnie przepuszczał wszystkie strzały tamtego zawodnika. Nawet się do nich nie rzucał. A wtedy trening strzelecki nie ma sensu. To był wtedy jeden z najlepszych bronkarzy w Europie. Gdyby wtedy odszedł do jednego z największych klubów Europy, nie byłoby to dla nikogo żadną niespodzianką. Dwukrotnie pomógł swojej drużynie awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Szczególnie wspominanym momentem jego kariery jest pamiętne spotkanie z Manchesterem United, kiedy to w doliczonym czasie gry udało mu się obronić rzut karny i na boisku stał się bohaterem. Do składu, podobnie jak Żurawski, dołączył w sezonie 2005-2006. W zielono-białych barwach wybiegał na murawę 162 razy. Początkowo nie należał do ulubieńców ówczesnego trenera Gordona Strachana, który był do niego nastawiony niezbyt przychylnie. Dlatego też nie od razu zdecydowano o zakupie. Zaczęło się od wypożyczenia, które z czasem zamieniło się w transfer definitywny. Na Parkhead występował do 2010 roku, w międzyczasie stając się ulubieńcem kibiców, którzy kochali go nie tylko za to, co potrafił wyczyniać między słupkami, ale także za czasem dość kontrowersyjne zachowania w stosunku do kibiców Rangersów, z którymi od wielu lat Celtic prowadzi świętą wojnę. Za niektóre z nich był nawet karany przez komisję dyscyplinarną. Łatwo można było dostrzec, że lubi ich prowokować i zwracać na siebie uwagę. Trybuny oszalały, kiedy przed pierwszymi szkockimi derbami, w którymi występował, wykonał znak krzyża na Ibrox Park, gdzie wszystkie zachowania, które mają być manifestacją wiary, są zabronione. Innym razem, po przegranym starciu z Rangersami, przemaszerował przez boisko z flagą swojego klubu. W pamięć wielu kibicom zapadł także moment, kiedy po wygranych Oldham Derby zdjął koszulkę meczową, a pod nią był biały t-shirt z podobizną Jana Pawła II z napisem God bless the Pope. Tego typu zachowania wywoływały poruszenie i sprawiały, że zyskiwał coraz większą sympatię z jednej strony, przy jednoczesnej nienawiści z drugiej. Bo choć przez lata religia przestała odgrywać tak ważną rolę,
to nie zapominano, od czego to się wszystko zaczęło. Miał przydomek Holy Goalie, co w wolnym tłumaczeniu oznacza świętego bramkarza, który powstał dzięki opinii, że w bramce dokonuje niemalże cudów. Powstały także przyśpiewki, w których wychwalano golkipera. Wybrzmiewały one na stadionie jeszcze długo po jego odejściu do Fiorentiny. Sam Boruc jednak, kiedy w wywiadach pada hasło, że stał się bohaterem Celtiku, mówi: nie czuję się nim. Może fani mnie lubili, bo jestem normalnym gościem. Jeszcze kiedy do ekipy należał Boruc, dołączył do niej inny bramkarz, Łukasz Załuska. Jemu jednak nigdy nie udało się uzyskać tam podobnego statusu co poprzednikowi. Krótki epizod miał także Paweł Brożek, którego w 2012 Celtowie wypożyczyli z Trabzonsporu. Przygoda ta zakończyła się jednak po pół roku i nie był to znaczący moment w jego karierze. Wspomniane przygody z Celticiem polskich graczy sprawiły, że do dziś myślimy o tym klubie jako o miejscu przyjaznym naszym rodakom. Tym, w którym przecierali szlaki, żeby udowodnić, że w naszym kraju także warto szukać zawodników, którzy mają szansę na międzynarodową karierę. Że to nie tylko pojedyncze, wybitne jednostki mogą grać w klubach, które się liczą, ale ten nasz rynek także może stać się dobrym polem dla skautów. A wy, którego Polaka w Celtiku lubiliście najbardziej? Oczywiście odsyłam do sekcji komentarzy. Nowe osoby zachęcam jeszcze do pozostawienia subskrypcji na kanale. Myślę, że powoli możemy się zbliżać do tych 70 tysięcy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.